Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Państwa i moim gościem jest dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Witam, Michale. Dzień dobry. Co takiego dzieje się na Indo-Pacyfiku, co powinno interesować opinię publiczną w naszym państwie? Indo-Pacyfik to jest obecnie jeden z najbardziej modnych terminów w polityce azjatyckiej, a być może również w polityce międzynarodowej. No i ten termin jako taki, ponieważ jest bardzo modny, no to już sam fakt, że jest modny, tak, to powinno interesować, dlatego że no pojawia się nam termin, który jest teraz no niemalże w powszechnym użytku w debacie międzynarodowej, więc warto wiedzieć, czym to jest. Jednocześnie termin ten jest tyle ryzykowny, że grozi mu to samo, co los kilku innych terminów, takich jak geopolityka, geoekonomia, nowe jedwabne szlaki i tak dalej, których się używa po prostu jako takie swoiste zaklęcia, mające automatycznie tłumaczyć rzeczywistość, a tymczasem tak nie jest, więc z tym Indo-Pacyfikiem. No więc jest to pomysł, bo trwa spór, kto wymyślił ten termin. Tam już nawet do XIX wieku sięgają po to, żeby udowodnić, kto to wymyślił. No, jedna narracja twierdzi, że to jest amerykańska koncepcja, inna, że australijska. W każdym razie realnie wzięło się to z tego, że Amerykanie przesunęli zainteresowanie Indiami swoje, postrzeganie Indii w swoim myśleniu wojskowym, bo to od tego się zaczęło, jakby przenieśli je z takiego patrzenia na Indie bardziej jako przedłużenia Bliskiego Wschodu, czyli problemów w Afganistanie, który no, też jest problematyczne, czy można go zaliczyć do Bliskiego Wschodu, no ale w ten sposób było myślenie amerykańskie, że właśnie ta część świata tam należy, a więc problemy z Afganistanem, problemy atomowe między Pakistanem a Indiami. No i to była percepcja powszechna w Stanach jeszcze do połowy tej dekady. No ale to się zmieniło, bo te problemy, czy w Afganistanie, czy te kłótnie nieustanne między Pakistanem a Indiami, są drugorzędne z punktu widzenia Amerykanów. No i Amerykanie postanowili teraz traktować Indie jako część tego, co się wcześniej nazywało Azją Pacyfik. No i po prostu włączyli postrzeganie Indii do patrzenia szerzej na Azję. No i oczywiście jest to ewidentnie antychińskie. Oczywiście nikt tego nie mówi wprost, natomiast no idea jest zasadniczo taka, żeby wprząc Indię w jakąś taką koalicję powstrzymującą rozwój Chin. No i taka była prawdopodobnie geneza powstania tego Indo-Pacyfiku, przynajmniej tutaj bym powiedział, to co prezentuję, to jest narracja amerykańska, a mianowicie, że to jest strategiczny koncept, czy strategiczny pomysł na powstrzymywanie Chin poprzez no, takie rozszerzenie tej koalicji tych sojuszników, którzy będą te Chiny powstrzymywać, o Indie, czyli o kluczowe państwo. No i z tego nam się później tworzy inny obraz Azji, więc to jest narracja amerykańska. Narracja australijska jest trochę inna. Ostatnio bardzo głośna książka w polityce azjatyckiej Indo-Pacific Empire Rory'ego Metcalfa ją przedstawia, to jest australijski były oficer wywiadu i dyplomata, obecnie wykładowca ANU, czyli Australian National University, Narodowego Uniwersytetu Australijskiego w Canberrze. No i on z kolei twierdzi, że Indo-Pacyfik to jest koncepcja australijska i czy tak na dobrą sprawę jest to koncepcja tych mniejszych państw regionu, mniejszych od Chin i od Stanów, czyli Australii, Japonii, Indii,
które nie mogąc liczyć na Amerykę Trumpa, która gardzi sojusznikami i nie przejmuje się nimi za bardzo, oni by wzięli sprawę w swoje ręce i sami się zabrali za to, żeby te Chiny powstrzymywać, ale to jest kluczowy punkt tego pomysłu, a mianowicie nie jest to powstrzymywanie w takim zimnowojennym znaczeniu, czyli jest to jakby doprowadzenie do sytuacji, w której jakby koalicja powstrzyma rozwój Chin w takim sensie, że powstrzyma jakby ekscesy chińskie, że nie dopuści do zdominowania Azji przez Chiny, ale jednocześnie nie ma to być antychińskie per se, czyli to nie ma być jakby, jakby rozwój Chin tak, a dominacja Chin nie, tak? Czyli jakby to jest taka próba, jakby kolejna z wielu już na świecie, próba włączenia Chin poradzenia sobie z wzrastającymi Chinami, z rozpychającymi się Chinami na arenie międzynarodowej i jakieś włączenie jej w system międzynarodowy, bo Chiny zasadniczo są w systemie międzynarodowym i w nim nie są. No są dlatego, że korzystają z wolności gospodarczych, są członkiem Międzynarodowej Organizacji Handlu, a jednocześnie nie są dlatego, że no swój rynek blokują i zachowują się w sposób dość asertywny, czy to w Azji, czy w Afryce, więc w tym momencie to powoduje, że no one jak w pewnym sensie ten ich rozwój rozsadza ten system, no na razie pokojowo, teraz mamy taki etap między pokojowym a zbrojnym, jeszcze nie zbrojny, ale już tak nie do końca pokojowy, na przykład zabieranie Sri Lance portu, to już jest mało pokojowe za długi, zabieranie jej za długi portu, natomiast no on jeszcze nie jest zbrojny, no jeszcze Chińczycy nie podejmują działań stricte zbrojnych, stricte militarnych, no i w efekcie no wszyscy się obawiają po pierwsze rywalizacji amerykańsko-chińskiej, czy jeszcze zaostrzenia jej, no a po drugie właśnie jakiejś nowej zimnej wojny i w tym ujęciu, tym australijskim ujęciu, ten Indo-Pacyfik miałby być taką ideą, która jakby pozwoli Chinom się rozwijać, ale przyblokuje ich pęd, ich ambicje do dominacji. To trochę jest takie, jakby ci Australijczycy chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy tutaj ogień z wodą połączyć. No i ale ciekawa jest ta koncepcja mimo wszystko, dlatego że, no, że ona się odwołuje, ten Metcalf to wyraźnie pisze w swojej książce, zasad pokojowego współistnienia. Z 5 zasad pokojowego współistnienia, to są zasady z lat 50. XX wieku, to jest 54 roku, na których zasadniczo opiera się polityka większości państw azjatyckich, znaczy deklaratywnie, bo to oczywiście wcale nie jest tak. Natomiast właśnie teraz jest pomysł Metcalfa jest taki, żeby stworzyć nowe 5 zasad pokojowego współistnienia, które właśnie będą pozwalały Chinom się rozwijać, a jednocześnie przyblokują ich próby dominacji. A na to jeszcze nakłada się jedna ciekawa rzecz, a mianowicie spojrzenie na Azję przez pryzmat map, bo tak na dobrą sprawę to właśnie jak spojrzymy przez mapy, to nam bardzo ciekawie wyjdzie, bo mam taką tendencję do traktowania map jako pewnej obiektywnej rzeczywistości, jako odzwierciedlenia pewnej rzeczywistości zastanej, a tymczasem mapa, poza tym, że odzorowuje, rzecz jasna, to jednak jest kreacją, dlatego że no jak tam tą mapę przesuniemy, jak to ułożymy, no to w tym momencie mamy możliwość kreacji tej rzeczywistości. No i ten Indo-Pacyfik jest właśnie pięknym przykładem kreacji, dlatego że no poprzednie ułożenia mapy, na przykład Azja-Pacyfik, no to jak się ułoży Azję-Pacyfik, no to tam jakoś tak wychodzi ładnie, że widać, że te Chiny dominują. No ale jak spojrzymy na mapę przez pryzmat Indo-Pacyfiku, gdzie Ocean Indyjski jest w środku, no to nagle te Chiny już nie są takie dominujące, więc to jest też ciekawy przykład do tego, w jaki sposób nazwy
wpływają na rzeczywistość albo nawet ją tworzą, no bo wszystkie te nazwy są w jakimś stopniu obarczone, nie są neutralne. No w języku polskim akurat nie ma tego, znaczy w języku polskim nie zdajemy może sobie sprawy z tego aż tak bardzo, na przykład słowo Daleki Wschód, to jest no bardzo silnie obciążone słowo, natomiast w międzynarodowej terminologii tak jest również, mamy niby te neutralne określenia Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia, Azja Południowa, no ale one tak naprawdę też są bardzo uznaniowe. Na przykład granica między Azją Południową a Azją Południowo-Wschodnią jest bardzo sztuczna. Tak na dobrą sprawę właściwie to jest czysto arbitralna. No więc ten Indo-Pacyfik ma kilka poziomów, zarówno koncept strategiczny Amerykanów, jak i pewna idea powstrzymywania Chin, ale poniżej poziomu wojny australijska, no a także taki kartograficzny. No i to powoduje, że jest ciekawy, ale jednocześnie ten, że Indo-Pacyfik jest dalej mocno niekonkretny, to znaczy to dalej jest taki termin, który się tworzy dopiero, który w zasadzie może znaczyć wiele rzeczy dla wielu osób. I w tym sensie w jakimś stopniu jest to odpowiedź na chiński Pazi Szlak, znaczy to, co jest w Polsce popularnie zwane Nowym Jedwabnym Szlakiem, który też jest bardzo niekonkretnym pomysłem, bardzo niekonkretną ideą i każdy sam sobie wkłada do tej idei, co mu pasuje, co oczywiście raczej świadczy o sile tego projektu, a nie o słabości. No i podobnie trochę z tym Indo-Pacyfikiem, a mianowicie można tutaj naprawdę wiele treści w to włożyć. No i tak kończąc tą już trochę przydługą wypowiedź w tym momencie, ostatnio było spotkanie wirtualne premierów Indii i Australii. Ono oczywiście też było sprzedawane jako Indo-Pacyfik, więc to jest dobry przykład, w jaki zarówno można interesy bilateralne w ten sposób pokazywać, jak i bardziej szerzej azjatycko. No ale tak jak mówię, to jest przede wszystkim termin, który może znaczyć wiele znaczyć dla wielu osób. A co na to Indie? Jak one odnajdują się w tej jakby roli? Bo rozumiem, że tutaj jakby trochę lądują w jakimś takim miejscu osiowym. Tak jest, no i rzeczywiście jakby Indie są oczywiście mile połechtane tym, że to jest Indo-Pacyfik. To określenie im bardzo się podoba, dlatego że no w przeciwieństwie do poprzedniej Azji Pacyfik, no to tam za bardzo w ogóle ich nie było. Tam, bo Azja Pacyfik jest w ogóle terminem politycznym, nie geograficznym, więc ten, ale tam zasadniczo Indii nie było. Natomiast teraz no są w centrum, więc to im oczywiście pasuje, ale Indusi nie są tacy głupi, dlatego że nie dadzą się tak łatwo wciągnąć, bo z punktu widzenia Amerykanów, może tak przeskoczę najpierw na Amerykanów i później przejdę do Indii. Z punktu widzenia Amerykanów to idealnie by było, gdyby wszystkie kraje regionu to same powstrzymały te Chiny. A już najlepiej by było właśnie, jakby to zrobiły Indie, Japonia, Australia, jakby Amerykanie ich tam moralnie wspierali, może tam trochę materialnie, ale broń Boże, żeby nie byli na pierwszej linii ognia. Jak mi to mówił jeden badacz amerykański, tłumaczył to w ten sposób, że geografia polityczna regionu jakby powoduje, że jeżeli Chiny są pokojowe, no to super, bo wtedy wszyscy się zyskują, a jak Chiny są niepokojowe, to wszyscy się zwracają przeciwko Chinom i zwracają się o pomoc do Stanów, czyli jakby sytuacja idealna z punktu widzenia Amerykanów, no ale to tak nie do końca jest i właśnie dlatego Indie są dobrym przykładem, dlaczego tak do końca nie jest. Otóż Indie od swojej niepodległości w 1947 roku prowadziły politykę niezaangażowania, tudzież neutralizmu. Czy w ogóle pomysł jakby ruchu państw niezaangażowanych był indyjskim pomysłem, że tam było kilka tych autorów, natomiast Indie były najważniejszym z tych krajów, tam inne to Jugosławia na przykład, czy Indonezja, czy Birma, natomiast Indie były zdecydowanie najważniejszym z tych krajów. No i jakby idea była taka, że w zimnej wojnie nie być za żadną ze stron. No ale z czasem Indie jednak zaczęły trochę zbaczać w stronę jednak bloku radzieckiego. To był w ogóle problem ruchu państw niezaangażowanych, że one jednak, to się nazywa przechylenie czy schylenie, przechylenie Bandungu, że czy skrzywienie Bandungu, bo Bandungu była taka główna konferencja tego ruchu państw niezaangażowanych. Zasadniczo chodziło o to, że, no, że te państwa jednak z czasem okazało się, że tej trzeciej drogi za bardzo nie ma, nie da się, no to już lepszy ten Związek Radziecki, no bo jednak to były, w większości były kolonie zachodnie, to one znały wszystkie wady kolonializmu zachodniego, a znały mało wad sowieckiego, więc miały sympatię taką durną trochę do ZSRR. No i to jest
to uformowało politykę zagraniczną Indii, ta tradycja ruchu państw niezaangażowanych. No a potem oczywiście ZSRR się rozpadł, no i Indie zaczęły też, przyjęły neoliberalizm, zaczęły tutaj rynkowe pomysły wprowadzać, ale w tej swojej polityce zagranicznej nigdy się jednak do końca nie przyłączyły do Zachodu. Znaczy, szczególnie w ostatniej dekadzie mamy wyraźne zbliżenie między Indiami a Stanami Zjednoczonymi, co jest ewidentnie spowodowane przez Chiny, dlatego że Chiny zagrażają Indiom. Indie mają nieustanny i kompleks Chin, i strach przed Chinami, dlatego że te Chiny jednak osiągnęły większy sukces, bardziej im się ta transformacja udała. No i w ogóle Chiny są dzisiaj drugim państwem na świecie pod względem znaczenia i potęgi. No a Indie jednak kawałek dalej. No a strach dlatego, że no jednak Chiny pokonały Indie w ostatniej wojnie i zabrały im kawałek Kaszmiru. Bróżdżą im tam, wasalizując Pakistan. Mają lepsze relacje właściwie z każdym państwem dookoła Indii niż Indie z tym państwem. Wchodzą im tutaj na Ocean Indyjski. Jak to powiedział jeden chiński polityk, Ocean Indyjski to nie jest Ocean Indii, więc Chińczycy się po prostu tam rozpychają. To oczywiście wszystko powoduje strach Indii. No w efekcie zbliżenie z Amerykanami. No więc wydawałoby się, że ten Indo-Pacyfik, no idealnie, nie? No idealna po prostu koncepcja, po prostu teraz oto pod hasłem Indo-Pacyfiku Indie razem ze Stanami, może z pomocą Australii i Japonii sobie tutaj te Chiny powstrzymają. Ale właśnie dlaczego powiedziałem, Indusi nie są tacy głupi, dlatego że Indie by były wtedy na pierwszej linii ognia. Oni tego za wszelką cenę chcą uniknąć, ponieważ wiedzą, że są za słabi na to, żeby z Chinami sobie poradzić. I Indie też próbują zjeść ciastko i mieć ciastko. To znaczy tak, z jednej strony próbują ten rozwój Chin, czy rozpychanie się Chin w ich rejonie jakoś przyblokować, ale z drugiej strony i odpowiadają dość stanowczo na chińskie incydenty graniczne, czy to ostatnie tygodnie, to jest właśnie wzmożone incydenty na pograniczu indyjsko-chińskim, czy taki sławny przykład w 2017 roku w Butanie, no dość stanowczo Indie zareagowały i Chińczycy się wycofali, więc w takich kwestiach Indie są stanowcze, ale to nie znaczy, że Indie chcą wejść do jakiegoś sojuszu antychińskiego. To znaczy, to jest trochę tak, jakby to się ładnie w polityce, znaczy zagranicznej Indii nazywa się autonomią strategiczną. To znaczy Indie jak najbardziej jakby kibicują tej idei Indo-Pacyfiku, ale właśnie kibicują. To znaczy tam się spotkają z kim trzeba, naprodukują mnóstwo raportów i innych haseł o Indo-Pacyfiku. W końcu Indie w Indiach na tym poziomie eksperckim i analitycznym dominuje angielszczyzna, więc to jak tworzą te wszystkie raporty, to jakby siłą rozmiaru to się nagle tworzy mnóstwo tych tekstów. No więc to wszystko Indie robią, ale jednocześnie nie chcą instytucjonalizacji tego Indo-Pacyfiku w jakiś antychiński sojusz, bo wiedzą, że wtedy by na tym oberwały jednak handel między Chinami a Indiami hula. To są bardzo ważni dla siebie partnerzy, z tym, że znowu tu Chiny są ważniejsze dla Indii niż odwrotnie. No i w tym momencie jakby tak naprawdę już z tego się stworzył jakiś sojusz, no to w tym momencie Indie by na tym ucierpiały. W efekcie, tak jeszcze raz odwołując się do porównania z ruchu państw niezaangażowanych, no nie mogę niestety dokończyć całkiem tego porównania, ale w czasach PRL-u był taki kawał, że o polityce Jugosławii wobec RWPG. No więc nie mogę go niestety całkowicie powiedzieć dokładnie, bo on jest dość taki dosadny, natomiast jego puenta jest taka, że biorą udział, ale nie wchodzą. To znaczy, że no i właśnie takie jest podejście Indii wobec Indo-Pacyfiku. No, biorą udział, ale nie wchodzą. To tak jak kiedyś Jugosławia wobec RWPG. Także właśnie taka postawa dość ambiwalentna. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A czy wspominałeś wcześniej, że tu jest takie myślenie, moim zdaniem chyba magiczne, że tu się da powstrzymać Chiny militarnie, włączyć gospodarczo. Czy to nie jest właśnie myślenie naiwne?
To znaczy, jakby tutaj stworzyli jakieś NATO azjatyckie, to potencjał gospodarczy, militarny i innych rodzajów wpływu, czy soft power, potencjał Indii, Australii, Japonii i Stanów jest większy, więc jakby teoretycznie to tak, dałoby się, no ale w praktyce oczywiście przecież Chińczycy nie śpią i robią wszystko, żeby te państwa pokłócić, żeby każdego z nich, żeby nie doprowadzić do takiej koalicji, no ale tak rzeczywiście jakby ten Indo-Pacyfik ma w sobie trochę takiego magicznego myślenia, no to jest też trochę tak, że jak się tworzą takie koncepcje, no to się nam wydaje, że one już są rzeczywistością, a tymczasem one często są w ogóle jakimiś planami, które no jeszcze daleko im do tej rzeczywistości. Jakiś zaczyn, ale do wypieku chleba to jeszcze daleko. No dokładnie, jak tutaj, jak na przykład Japonia, bo tego jest jeszcze czworobok tak zwany, quad, czyli Japonia, Australia, Stany, Indie. No i oni tam czasami sobie coś ćwiczą, jakieś ich marynarki na przykład, no albo są właśnie spotkania bilateralne, no i wszystko fajnie, jakby ten czworobok jakby powstał, no to rzeczywiście byłaby to porządna siła, no tyle tylko, że właśnie, no tu Indie i chciałyby i się boją, Australia no obecnie jest raczej prozachodnia, ale to jest demokracja i jeszcze silnie powiązana gospodarcza z Chinami, no to różnie może być, wybory może wygrać inna opcja. Japonia akurat jest mocno antychińska, ale znowu ostatni bardzo ciekawy przykład, jak Japonia nie przyłączyła się do potępienia działań chińskich w Hongkongu, co bardzo wyraźnie dowodzi, że są granice dla japońskich działań antychińskich. No więc tak na dobrą sprawę to fajnie wygląda w teorii taki czworobok, no ale to jeszcze jest bardzo daleko do jakiejś tutaj synchronizacji działań i jakiegoś naprawdę antychińskiego sojuszu, bo Chiny będą oczywiście zrobią wszystko, żeby do takiego sojuszu nie dopuścić. No i w efekcie tak naprawdę to na dzień dzisiejszy oczywiście, bo znowu sytuacja jest dynamiczna, ale na dzień dzisiejszy to największą nadzieją na powstrzymanie tego pędu Chin do potęgi, do dominacji w Azji nie jest jakby działanie państw zewnętrznych, to znaczy, bo żeby doprowadzić do działania państw zewnętrznych, takich jak właśnie Stany, no to na przykład Stany musiałyby trochę być jednak bardziej łaskawe dla tych swoich sojuszników, a tak Stany to by chciały brać, a niekoniecznie dawać. To jest jakby podstawowe, no wiem, znamy to, nie? To nie tylko w Azji, tak? Jakby to, znamy ten problem, tak? Z wujkiem Samem, tak? Że on jakoś tak zawsze było, że wujek Sam daje, a tu właśnie nie, właśnie wujek Sam bierze, a chce, żeby a mówi, że daje. Mówi, że daje, ale bierze. Tak jest, tak. No i to jest właśnie problem tej polityce antychińskiej Waszyngtonu, no że okej, jakby teraz taka Australia jest jednak antychińska, no ale jak Stany cały czas tylko będą brały, a nic nie dawały, a Chiny będą ją karać, no to w końcu się Australijczycy zmienią swoje podejście. No Indusi właśnie są tacy ambiwalentni, no Japonia tak, no ale znowu nie, też nie do końca. No więc dopóki Amerykanie nie zmienią tego swojego podejścia, no to trudno tutaj stworzenie jakiegoś sojuszu, więc to nie, wracając do tej myśli, to nie jest tak, że główną nadzieją obecnie jest na powstrzymanie Chin jest jakaś koalicja formalna czy nieformalna państw trzecich, tylko główną nadzieją na to jest, że jednak ogrom problemów wewnętrznych powstrzyma Chin, że po prostu no, ogrom wyzwań wewnętrznych jednak ten ich pęd zatrzyma albo przynajmniej przyhamuje. A jeszcze się zastanawiam, że może takie porównanie trochę prostackie, ale tak przyszło mi do głowy to coś takiego, że w sumie ci Hindusi, te Indie, to jednak są ludzie z naszej dzielni. To dzielnia trochę obok, ale jednak nasza. Ci Amerykanie to nie wiadomo właściwie skąd oni są z innego miasta. Czy w takich kategoriach to nie może to się wszystko obrócić, że w pewnym momencie Chińczycy przyciągną te najbliższe państwa do siebie i to one będą jednak na końcu zyskają tutaj na tym Indo-Pacyfiku. Okej, natomiast tą logikę, o której wspomniałeś, można odwrócić. To znaczy, że zawsze możemy łatwiej dogadać się z kimś, kto jest daleko,
a nie z najbliższym sąsiadem, z którym mamy porachunki, który jest duży, rozpycha się, jest bezczelny, arogancki i w ogóle. Także to ta logika ma, ten kij ma dwa końce. Jeżeli chodzi o Indusów, to oni jednak bardzo się boją tej potęgi chińskiej, no ale oczywiście jak Amerykanie nic nie zrobią w dłuższej perspektywie i Chiny zdominują to Azję całkowicie, no to wtedy tym państwom takim, nawet dużym jak Indie, no to pójdzie już tylko i wyłącznie jakby układać się z pozycji słabszej, by nie powiedzieć jakiejś honorowej kapitulacji tutaj podpisywać. No więc oczywiście, jeżeli tak to się skończy. Natomiast no, pamiętajmy jeszcze o jednym. Chiny w Azji są bardzo nielubiane. Nie ma kraju, można się zastanawiać, jakby, czy jest kraj w Azji, który lubi Chiny. No, zwolennicy Chin by powiedzieli, że Pakistan. Ale to jest, bym powiedział, 90% tej sympatii do Chin w Pakistanie to jest niechęć do Indii. Więc jeśli nie 99%. No a poza tym ostatnio też w Pakistanie tam coraz bardziej się jednak ludzie, a nie elity, chociaż niektóre elity też, ale są coraz bardziej już zmęczeni tymi Chinami, no bo Chińczycy to jest jakby nowa wersja kolonializmu tak naprawdę. To jest takie neokolonialne działanie, które oczywiście jest przede wszystkim gospodarczo. Natomiast no już też trochę tego wyzysku ludzie mają dość. Taki drugi kraj, który no może lubi Chiny, ale też nie do końca, to jest Laos, ale też nie do końca, ponieważ znowu w przypadku Laosu to jest bardziej strach przed Wietnamem, jakby popycha w stronę Chin, więc to nie jest tak, że Chiny są lubiane, wręcz przeciwnie, Chiny są nielubiane, a szczególnie w państwach, które mają liczną chińską diasporę, no takiej na przykład Malezji, czy Indonezji, czy na Filipinach, więc tam jest raczej strach przed Chinami, czy niechęć do dominacji chińskiej. Wszystkie te państwa z dużą chęcią, nadzieją powitałyby większe zaangażowanie Ameryki, no ale wujek sam bierze, no, nie daje. Patrząc tak z punktu widzenia Kowalskiego, to on powinien w ogóle brać pod uwagę w swoim codziennym życiu, co się tam dzieje w jakimś Indo-Pacyfiku, przecież to jest jakaś fantastyka, gdzieś księżyc jakiś, co mnie to obchodzi, co tutaj, nie wiem, w Płocku, czy w Śradzu, czy w Zielonej Górze, co się dzieje gdzieś tam na Indo-Pacyfiku. Okej, więc tak, jakby tradycja pod tytułem Nasza chata z kraja jest bardzo silna w Polsce. I jakby brak zainteresowania sprawami międzynarodowymi również jest głęboko ugruntowany w polskim myśleniu. No właśnie. I jakby nie ma się co dziwić temu. Dodatkowo jeszcze, jeżeli już przyjmujemy, szkoła nas formatuje, czy media nas formatują, to nas formatują w tym jakimś starym aksjomacie, że to Zachód jest centrum świata. No więc jakby... No mapy wszędzie rozebrałbym, widzą takie, wiesz, wracając do tych map, no to wszyscy, no my jesteśmy w centrum, no nie? Na wszystkich mapach. No daje, zależy jak ją tą mapę ułożyć, no tak, no, ale co z tego, że jesteśmy w centrum? No możemy ułożyć mapę tak, że na przykład centrum będzie Somalia, no i co z tego? No jakby można globus przekładać na różne sposoby, no jakby to jest ten, natomiast wracając jeszcze do tego wątku, rozłożyłbym twoje pytanie na czynniki pierwsze. Otóż pytasz, co przeciętny Kowalski. Czy przeciętnego Kowalskiego interesuje coś, co się dzieje w Niemczech, we Francji czy w Stanach? Bardziej. Tak? A dlaczego bardziej? No może w Niemczech, bo sąsiad i wiadomo, inne wszystkie problemy odwieczne. Natomiast czy interesuje go to, co się dzieje we Francji czy w Wielkiej Brytanii czy w Stanach? No pewnie bardziej. Natomiast to dlatego, że uważa, że te kraje są jakoś dalej bardzo ważne, istotne i tak dalej. A tymczasem globalnie dzisiaj, no to już tak nie jest, w sensie Stany jeszcze owszem tak, natomiast Francja jest dużo mniej ważna globalnie niż Indie. Brytania po Brexicie, no to już w ogóle to Japonia jest ważniejsza na świecie niż Anglia, nie? Także to powoduje, że jakby powinniśmy mieć świadomość tego, że czy to w Indo-Pacyfik, czy Azja-Pacyfik, czy Daleki Wschód, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to jest ten najważniejszy obszar polityczny teraz na świecie. I teraz odpowiedź na twoje pytanie jest taka, czy Kowalskiego interesuje to, co się dzieje poza Polską? Bo jeśli nie, no to nie mamy za
bardzo o czym rozmawiać. Jakby to w tym momencie mógłbym co prawda postraszyć, że jak dojdzie do konfliktu z Chinami, to Amerykanie będą musieli jakoś przekupić Rosję i w efekcie mamy kłopot, tak? No ale to powiedzmy, że na razie jest dość perspektywa odległa. Natomiast jeżeli Kowalskiego interesuje polityka zagraniczna, no to powinien patrzeć na Azję, a niekoniecznie na zachód Europy. To znaczy na zachód Europy może patrzeć mniej więcej tak, jak dzisiaj się patrzy na Słowację, na Czechy, na Węgry, czy na sąsiadów bliższych, albo nie dosłownie jak Węgry, ale jednak w miarę bliskich, no ale globalnie jednak drugoligowych, a przede wszystkim powinien patrzeć na ten obszar Azji Pacyfik, czy Indo-Pacyfiku, jak go tam zwiemy, bo to jest teraz centrum świata. Tu się rozgrywają najważniejsze rzeczy i teraz Europa jest z tej perspektywy peryferyjna, więc jeżeli kogoś interesuje, co się dzieje na świecie, to powinien na to patrzeć, a nie fascynować się na przykład tym, co tam w tych Stanach się dzieje i kogo tam znowu skrzywdzili i nieładnie potraktowali, no bo to nie jest aż tak istotne. Najważniejsze rzeczy w polityce międzynarodowej dzieją się w Azji Pacyfik, no ale oczywiście, to do tego trzeba być zainteresowanym sprawami międzynarodowymi, no a z tym jest różnie w Polsce, więc jakby to nie ma co tutaj mieć co do tego złudzeń. Tak sobie myślę, że bardziej powinno to interesować, pytanie, czy to interesuje wydawców, dziennikarzy, bo to jednak oni tutaj kształtują świadomość w takich masowych mediach, świadomość polityki zagranicznej, a z tym jest chyba cieniutko. To znaczy tu jest dalej odbicie Zachodu, to znaczy polscy dziennikarze się interesują sprawami międzynarodowymi pozaeuropejskimi wtedy, kiedy napisze o nich BBC albo CNN. To wtedy tak. Jak przeczytają to na stronach zachodnich tych, to wtedy tak. Natomiast no oczywiście to ma swoje zalety, no bo na tych stronach BBC czy CNN-u jest tego coraz więcej, no bo tam jednak wiedzą, gdzie jest przyszłość. Więc jesteśmy tym światłem odbitym, no ale jesteśmy nim od dawna i to by trzeba było naprawdę jakby potężnych działań, żeby to zmienić. A przede wszystkim woli, a myślę, że tego nie ma za bardzo. Mhm. No dobrze, a ostatnie pytanie w nawiązaniu do tematu. Mamy też kampanię wyborczą. O polskiej polityce nie będę mówił, nie ma mowy. Nie, ale to nie chodzi o to, żebyś mówił o polskiej polityce, tylko jakbyś był doradcą prezydenta, no prezydent jednak w jakiś tam stopniu kształtuje też politykę zagraniczną, to zainteresowałbyś go tym tematem Indo-Pacyfiku w jaki sposób? Co on powinien na przykład powiedzieć? Zainteresowałbym go w takim sensie, że w Polsce jak to sprzedać, bo na przykład u nas to teraz się to trochę zmienia, ale jeszcze kilka lat temu to wydarzenia w Azji lądowały w kategorii Słońce Peru, czyli po prostu egzotyki, jakiś głupot w ogóle, za pieniądze podatników sobie pojechał gdzieś tam pozwiedzać, tak? Więc to w tej kategorii lądowało i w tym momencie jakby przekonanie jakiegoś polityka, że on powinien się tą Azją zainteresować, było trudne, bo on miał w tyle głowy to, że po prostu go tu wyborcy wyśmieją i ukażą później przy urnie wyborczej, więc to się trochę zmienia, ale dalej opornie, więc ja bym przede wszystkim mówił w ten sposób, że Azja nie równa się Chiny. To znaczy mamy teraz taką tendencję do, no chyba jest coraz bardziej krytyczne podejście do Chin w Polsce, co jest ewidentnie też pewnym odbiciem nastrojów w Stanach. Natomiast jakby to mogę teraz na chwilę opuścić ten wątek, natomiast istotne jest to, żeby mieć świadomość tego, że chociaż Chiny są oczywiście najważniejszym państwem w Azji, to nie są jedynym. I ta Azja jest wystarczająco duża, żeby znalazło się tam naprawdę dużo państw, sporo państw, w których Polska może coś ugrać. No i pierwszym z tych państw są oczywiście Indie. Więc w tym momencie bym sprzedawał ideę Indo-Pacyfiku bardziej jako próbę wyjścia Polski do Indii czy do innych państw azjatyckich, nie chińskich. I w tym momencie w ten sposób bym przekonywał. My mamy zresztą dość dobre relacje z Indiami, więc jakby jest potencjał. I ostatnio się to też zdynamizowało, te nasze relacje z Indiami, więc jakby bym w tym kierunku szedł.
Dobrze, i w tym miejscu postawmy kropkę. Ja bym sobie życzył faktycznie, żeby w kampanii prezydenckiej jednak zaczęto poruszać sprawy międzynarodowe, a nie tylko kwestie budowy drogi lub mostu. No ale to zobaczymy, wybory wkrótce. Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Naszym Państwa gościem i moim był dzisiaj Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!